Skoczowska Biblioteka stawia na zmiany. W 2017 roku przystąpiono do wdrażania planu modernizacyjnego. Rok później przeprowadzono i zakończono pierwszy etap modernizacji. Nowy blask zyskała czytelnia, oddział dla dzieci i młodzieży, kącik malucha oraz korytarz główny. Te najbardziej widoczne to są zmiany kolorystyczne. Przede wszystkim jest kolorowo, jest przyjaźnie, jest nowocześnie. Teraz przyszedł czas na wypożyczalnię dla dorosłych. Remont jest konieczny przede wszystkim dlatego, że od dawna brakuje tam miejsca na książki. Regały mamy za szerokie, przez co brakuje nam miejsca, a niestety my nie jesteśmy się w stanie rozbudować w żadną stronę. Na pewno chcemy zmienić układ tych regałów, w ten sposób powiększą się przestrzenie, a my zyskamy dodatkową przestrzeń na książki. No ale to też remont podłogi, trzeba pomalować ściany, to nie tylko te regały. Dokładnie. Na podłodze pojawią się płytki, regały będą zmienione, na suficie pojawią się nowe lampy, przede wszystkim LED-owe, więc troszkę, mam nadzieję, tutaj też oszczędzimy na energii elektrycznej. Co jeszcze zmieni się w skoczowskiej wypożyczalni dla dorosłych? Przed nami projekty, tutaj już jest, widzę, wszystko przygotowane. Dokładnie, to jest wstępny projekt, który tak naprawdę powstał już 2 lata temu prawie, z tym, że ewoluował oczywiście od tego czasu i troszkę się pozmieniało, bo też są różne uwarunkowania, których musimy się trzymać. Planujemy półki na audiobooki, planujemy przeniesienie recepcji czy też biurka w inne miejsce, tak żeby było na wprost wejścia, no i zmieni się układ regałów. Przede wszystkim tutaj pojawi się 5 takich ciągów regałów, które będą oświetlone między regałami. Będzie jasno i będzie dostęp do wszystkiego i odblokujemy również okna. Warto również zwrócić uwagę na kolor ścian. Dyrektor Skoczowskiej Biblioteki przypomina, iż nie ma tutaj żadnego przypadku. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia naszej biblioteki, można zwrócić uwagę, że w każdym pomieszczeniu jest inny kolor. Wszystkie te kolory pochodzą z naszego logo. Czyli mamy czerwony w czytelni, niebieski w oddziale dla dzieci, zielony na korytarzu, a tutaj będzie żółty. Remont rozpocznie się w marcu, prawdopodobnie potrwa około miesiąca. Będzie możliwość wypożyczenia książki w czasie remontu? Niestety musimy zamknąć bibliotekę całkowicie. Sami nad tym bolejemy, ale wynoszenie tego wszystkiego, co tutaj mamy, ułożenie na korytarzu, w czytelni, w dziale dla dzieci, po prostu uniemożliwi nam korzystanie w tym momencie z biblioteki. Planujemy też kilka takich ułatwień na ten czas, na przykład zwiększymy ilość książek, które będzie można wypożyczyć na jedną kartę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, ox.pl, Marta Szymik-Telesz.